regularność, tak jak na Czechach. Pociągi co godzinę, co dwie godziny, zależy od, często od ruchu pasażerskiego. Nie byłoby to dla nas wygodne, bo jeździmy bardzo często w góry i parkując autem, musielibyśmy wrócić tym samym szlakiem na przykład. Nie moglibyśmy od punktu A do punktu B gdzieś tam przejść, trzeba było wracać do auta. No, to jest przede wszystkim, nie jest nam potrzebne też auto. No, nie mamy jakiegoś takiego zdania na posiadanie prawa jazdy. No, radzimy sobie, jeździmy do pracy autobusami, tramwajami, a wszędzie, gdzie chcemy jechać na wakacje czy na jakieś weekendy, no to jeździmy pociągami. Nie przeszkadza nam to. No to my jedziemy do Katowic, wracamy sobie z Wisły, wracam jeszcze z grupą z tyłu. No, w sumie tyle. Przed wejściem do pociągu do Bochumina okazało się, że zostawiliśmy bilety w innym plecaku. Co i przemiły pan konduktor nas spuścił. Dojechaliśmy do Katowic właściwie za darmo. Tam pobiegliśmy do kasy, ale cena biletu na ten sam pociąg był chwilę stał, więc mieliśmy czas na to, żeby zdążyć kupić bilet. Nie kupiliśmy go, bo po prostu był tak drogi, że że pojechaliśmy w inny sposób, bo dotarliśmy busem w końcu do tego Cieszyna. No była to zabawna historia, bilety zostały w plecaku, no my musieliśmy podróż kontynuować w inny sposób. No, ale trafiliśmy na dobrego człowieka, który po prostu powiedział, że możemy dojechać do tych Katowic. No i dojechaliśmy właściwie za darmo. No w zasadzie dla przynajmniej tej kolegi na przykład jest to jeden z pierwszych razy pociągiem. No my trochę bardziej doświadczeni, ale przyjemnie się jedzie. Jest dobrze, ale tak troszeczkę te polskie pociągi mam wrażenie takie wolne, czasem tak po telepie, ale jest okej, no. Przede wszystkim jakby zarządzanie miejscami, bo w ostatnim przypadku, jak jechaliśmy, bardzo dużo miejsc było zajętych i był bardzo duży tłok w pociągu, więc no, na ilość sprzedanych biletów trochę tak, no nie było to zbyt przyjemna trasa. Znajomy jadę po prostu na działkę. No teraz jest przynajmniej wygodnie, bo tutaj tak pusto w miarę jest, fajna jest klimatyzacja jakaś chyba. Generalnie dzisiaj dość dobrze się jedzie, no. Większe składy chyba? No tak, no wszystko jest okej, okay, no jesteście na czas, jest was. Dość często jest w rozkładach, są pociągi Kolei Śląskiej, więc myślę, że miła obsługa, wygodne siedzenia, wszystko jest w porządku. No również z tymi siedzeniami tak, bo jednak stanie przez 2 godziny nie było zbyt przyjemne, ale człowiek odpocznie w grobie dopiero, więc... Bardzo dobrze, spokojnie, bezstresowo, bo ja prawo jazdy nie mam. Mamy samochód, może jeździ, ale ja wolę pociągiem, bo sobie usiądę, pomyślę sobie. Także to mi bardziej odpowiada niż samochodem jeżdżeniem. Uwielbiamy się przesiadać, dzisiaj mamy 5 przesiadek. Pięć lat temu za 10 zł można było pojechać z Sosnowca do Ustronia. Teraz myślę, że nie wiem, 20 starczy. Pewnie więcej czuć jest, bo teraz do Cieszyna 46 za 2 osoby. No to trochę kasy jest jednak. W porządku, bardzo. Nie ma problemu pod tym względem żadnego. Odpowiadam. I czyściutko, bardzo fajny pociąg. Zawsze jeżdżę tymi Kolejami Śląskimi, zawsze jeżdżę. No ciut taniej będzie raczej z tego, co kojarzę. Jeśli się nawet nie korzysta tylko z tych przyspieszonych jakichś, wiadomo, że jak u nas. Tylko z tych oryginalnych kolei. Ciut taniej. Ciut taniej.